Cześć kochani Tysielska, witajcie ponownie u mnie. Dzisiaj przedstawię Wam kilka kosmetyków, które delikatnie rzecz ujmując nie trafiły w moje gusta. Zapraszam. I oczywiście za każdym razem to powtarzam, że to co nie sprawdziło się mi, niekoniecznie musi nie sprawdzać się Wam. Ale jakbyście byli zainteresowani moją opinią, no to oto one, kosmetyki, które no mi nie podpasowały. I przyznaję, że większość z nich to nowości, ale mamy trzy rzeczy, które mignęły na kanale, o których mówiłam, ale stwierdziłam, że wrzucę je też tutaj, woli przypomnienia. I tak na przykład mowa tutaj o podkładzie pani Laury Mercier, to jest jej nowy podkład. To jest Real Flawless Weightless Perfecting Foundation. Ja temu cacuszku, tak, mi się wydaje, poświęciłam cały filmik i podlinkuję go oczywiście tutaj na górze. To jest podkład, który ma mocne krycie. Może nie pełne, ale mocne krycie, pięknie się aplikuje, takie lśniące ma wykończenie i kurczę, kompletnie się na mnie nie trzyma. Zjeżdża mi z twarzy, ciastkuje się, wygląda mnie świeżo i tłusto. Nie będę się tutaj rozwodzić na punkcie tego podkładu, więc no nie dla mnie jest, on nie dla mnie. Nie dla mnie jest też żel nowy marki AA, to jest ich The Fixed Brow Star Secrets. Fantastycznie utrwalający. On utrwala na amen. Tam, gdzie chcecie, żeby te włoski w brwiach były pod jakim kątem, były ułożone, on je tam utrzyma. Pięknie, pięknie też leży, nie zmienia się po jakimś czasie w taki, wiecie, glutkowaty stwór. Natomiast on lśni, on ma błyszczące wykończenie i nie mowa tutaj oczywiście o jakichkolwiek drobinach, z tym, że on jak zaschnie, to się błyszczy. Tutaj pokazuję, ale to oczywiście nie jest, co mam dzisiaj na sobie. Błyszczy się przeokropnie. Ja nie oczekuję oczywiście po moich kosmetykach do brwi, że one będą nadadzą, pozostawią matowe wykończenie. Odrobina blasku, takiej naturalności mi nie przeszkadza, ale tego jest za dużo. Więc nie, bardzo przyciąga uwagę do moich brwi, co mi się nie podoba. No i puder od Kosas. Nad tym chyba ubolewam najbardziej. To jest ich Cloud Set Setting Powder w odcieniu Airy, puder, który pięknie wygładza, który daje takie naturalne, pozostawia takie naturalne wykończenie, natomiast absolutnie niczego nie utrwala. I to tak nawet nie udaje moim zdaniem. On utrwala rzeczy na 15-20 minut, nawet nie. Ani nie utrwala podkładów, ani korektorów, więc po prostu jest kiepski u mnie. No i uporaliśmy się z rzeczami, o których już mówiłam na kanale, przechodzimy do nowości. Tak, jeszcze będę mówiła o nowościach w takim bardziej pozytywnym aspekcie w następnym filmiku. Na przykład pokażę Wam w akcji nową paletę od Nataszy Denony, więc jak ktoś jest ciekawy, to zapraszam. Przechodzimy teraz do rzeczy, których Wam w tym filmiku nie pokażę, bo są po prostu kiepskie i nie lubię ich nosić. Na przykład nowość marki Vibo. Swojego czasu zauważyłam taką wystawkę w Rossmanie moim, gdzie była nowa festiwalowa kolekcja marki Vibo właśnie i zwróciły moją uwagę róże w płynie. Ja mam słabość do tej formuły. To jest ich Liquid Blush Lighter Y2K. Ja wzięłam dwa odcienie, bo były w bardzo niskiej cenie. Jeśli zmienił się kadr, to dlatego, że musiałam wstać, pomerdać trochę kamerą i zmienić baterię w mikrofonie. Nie wiem, ile z tego, co do tej pory powiedziałam, żeście słyszeli tak naprawdę, więc jeśli był po raz pierwszy w moim życiu dubbing w filmiku, no to kurczę, wybaczcie, bo podejrzewam, że wyszło średnio. Dobrze, o czym to ja mówiłam? O tych różach, od Vibo. Tak, niezwykle ciężko usuwa się słocze, klima odpala silniki rakietowe, wybaczcie, ale jest przeduszno. No ale oczywiście to nie jest to, co mi w tych różach przeszkadza. Odcienie są piękne, bardzo intensywne i to są róże, które są połączeniem różów i rozświetlaczy, stąd nazwa Blush Lighter. I z racji tego, że brałam je z tej wystawki z kolekcją festiwalową, to liczyłam się z tym, że tu będzie ten blask przesadny, taki właśnie festiwalowy, taki imprezowy. To nie będzie coś na spokojną kolację w restauracji eleganckiej z teściami. To nie będzie coś, znaczy może być oczywiście coś codziennego, ale mowa tutaj o takim naturalnym, nudziakowym makijażu. Wiedziałam, że będzie przesada, liczyłam się z tym i rzeczywiście tak jest. Tutaj jest taka duża, grubo zmielona drobina rozświetlająca, ale przyznaję, że jak właśnie już człowiek wie, z czym się to je i na co się decyduje, to wygląda to bardzo ładnie, ponieważ te obie formuły, oba odcienie
ta formuła pięknie się aplikuje i pozostawia nie dość, że właśnie ten taki drobinowy, intensywny blask, to jeszcze takie mokre wykończenie i te odcienie są intensywne. Jeden jest bardziej brzoskwiniowy, drugi bardziej różowy. To jest zastygająca formuła. To jest formuła, która jest bardzo długotrwała, z tym, że ona... Jak ten róż nawet nie zastygnie, bo zastyga to, jak powiedziałam, szybko, tylko po jakiejś godzinie, dwóch noszenia, ja zauważam, że ten odcień, który na początku jest taki soczysty i intensywny, już taki soczysty i intensywny nie jest. Ten kosmetyk mam wrażenie, że troszkę wchłania się w skórę, w podkład, no nie wiem, troszeczkę to wszystko znika, nie bardzo, ale jednak trochę. I nie znika równomiernie, więc tworzą się takie delikatne plamki. I oczywiście nie jest to coś, co możecie przewidzieć przy aplikacji, bo przy aplikacji wszystko ładnie wygląda, dopiero po godzinie, dwóch są jakieś niedoskonałości, ale przyznaję, że one nie są bardzo widoczne. Jak się chodzi z lusterkiem i co chwilę tak sprawdza, jak to wszystko wygląda, to tak, zauważycie. Osoby trzecie podejrzewam, że nie. Z tym, że w momencie, kiedy ten odcień już przestaje być taki fajnie intensywny i taki soczysty i to wszystko jest takie już przytłumione, to zostajecie z odrobiną różu, niezbyt równomiernego, z dużą ilością grubo zmielonej drobiny. To już nie wygląda tak fajnie. Zaraz po aplikacji przyznaję, że chociaż ten efekt jest bardzo mocny, intensywny i taki naprawdę imprezowy, tak po jakimś czasie wygląda to już kiepsko. I właśnie z tego powodu te kosmetyki, te róże się tutaj znajdują, bo no kurczę, właśnie ten efekt po dwóch godzinach już kompletnie do mnie nie przemawia, więc tak, nie. Jeśli chodzi o odrobiny, to pomówimy o czymś marki Glam Shop. Ja przyznaję, że ja tam coraz rzadziej robię zakupy, ale raz na jakiś czas zajrzę do działu nowości i zwróciłam uwagę na ich nowe pojedyncze cienie. Nie wiem, jak bardzo one są nowe, bo tak jak powiedziałam, rzadko tam zaglądam. Iskry. I ja sięgnęłam po odcień nielegalny. I to jest idealna formuła, przynajmniej w zamyśle, do zmiany takiego nudnego dzienniaczka albo dziennego nudniaczka w coś bardziej widowiskowego, w bardziej wieczorowego może, ponieważ tutaj są przeźroczyste, przeźroczysta baza jest i miliony iskierek. Jeśli chodzi o odcień, to jest sporo chłodnych drobin, które się wybijają, ale też jest sporo takiego beżu, drobin w cielistym odcieniu, co wygląda bardzo naturalnie, bardzo ładnie, więc kurczę, moja bajka. Ja mam kilka takich właśnie pojedynczych cieniorozświetlaczy na przeźroczystej bazie, których właśnie używam, kiedy troszeczkę chcę, żeby się na tej powiece skrzyło, ale też nie chcę, wiecie, żeby to były takie chromowate te cienie, tylko właśnie bardzo doceniam miliony iskierek bez odcienia konkretnego, bez pigmentacji, która mi przykryje to, co mam na powiece. Z tym, że ja lubię, bezpiecznie się czuję, jak takie cienie, takie kosmetyki kładę na klej pod brokat, czyli wiecie, coś, co powinno utrzymywać taką formułę na mur beton. One po godzinie mniej więcej zaczynają się już osypywać, nie trzymają się kompletnie nawet tego kleju pod brokat i to nawet nie chodzi o moją opadającą powiekę, bo one nie odpadają w miejscu, gdzie skóra trze o skórę, tylko nawet jak mam tutaj nałożone te iskierki troszeczkę wyżej, tam się w gruncie rzeczy nic się nie pociera, nie ociera i tak dalej, nie marszczy, to stamtąd też się osypują bardzo szybko, powiedziałabym. I pomimo tego, że w kamerze pięknie wyglądają i oczywiście są mniejszego rozmiaru drobinkami niż na przykład drobina rozświetlająca w tych różach od Vibo, to jednak porównując te iskierki do tego, co mam u siebie już w kolekcji, a na przykład jest to pojedynczy cień w odcieniu Quartz od Makeup by Mario. Ja wiem, że to są dwie zupełnie różne półki cenowe, dwa światy. Mimo wszystko tamte drobiny są o wiele mniejsze, właściwie niewidoczne, po prostu przykuwają uwagę tym, jak odbijają światło, a tutaj one są większe i je widać i co prawda nie są tak duże, jak może rozświetlające drobiny w cieniach brokatowych, to jednak no ten efekt jest taki bardziej... taki cięższy jest, więc nie. No i jeszcze do tego dochodzi ta słaba trwałość jednak. Ja nie lubię, jak mi się cienie osypują, zwłaszcza takie lśniące, więc absolutnie nie.
coś, co myślałam, kurczę, że naprawdę będzie strzałem w dziesiątkę. To jest pomadka Ombre Nude, po prostu szminka, taki kremowy ołówek wysuwany. Nie pamiętam, jaki był odcień, bardzo możliwe, że był na naklejce, no ale oczywiście zerknę do zamówień i będzie w opisie poniżej, na dole ekranu też pewnie się pojawił. Ja swojego czasu miałam i bardzo lubiłam taką pomadkę w kredce od Honest Beauty. To też był taki ołówek kremowy, średnio napigmentowany, nawilżający. To było coś, co uwielbiałam nosić w torebce albo leżało sobie przy skrzyni biegów w samochodzie. Wiecie, coś, co dawam odrobinkę nawilżenia, ale też troszkę koloru, zaakcentuje te usta. Można tego używać bez używania lusterka. Taki lekki, łatwy i przyjemny kosmetyk. Musiałam się go pozbyć, bo kosmetyki Honest Beauty to są kosmetyki naturalne. No i jednak tam coś z formułą już się zaczęło coś dziać. Zobaczyłam, jak buszowałam na stronie Glam Shop właśnie tą kredeczkę i stwierdziłam, kurczę, no oczywiście nie spodziewałam się takiej samej formuły, no ale stwierdziłam, że może będą na tyle podobne, żeby właśnie ten ołóweczek, ta kredka z Glam Shopu zastąpiła mi tą od Honest Beauty. No nie zastąpi mi jej. Odcień jest piękny, przyznaję, kurczę, świeci mi się cała dłoń. Odcień jest piękny, taki nudziak właśnie, coś w moim stylu. Przyznaję, że ta kredka od Glam Shop jest bardziej napigmentowana, mocniej napigmentowana niż to, co miałam od Honest Beauty. Oczywiście odcień też jest inny, ale to już nie celowałam. Nie starałam się znaleźć zamiennika 1:1. Ta pomadka jest fajnie kremowa, fajnie się nią obrysowuje usta. Może nie obrysowuje usta, maluje usta. Z tym, że ta formuła jest taka kurczę ciężka. Tak ją strasznie czuć na tych ustach. I co prawda ona nie zastyga i nie pęka, ale wchodzi trochę w te zmarszczki. To jest troszeczkę taki efekt, jak czasami są róże do policzków kremowe i też jest napisane, że można spokojnie je kłaść na usta. I one z reguły u mnie właśnie leżą ciężko i tak czuję to, co mam na ustach i wcale nie jest kremowo i nie wygląda to dobrze po jakimś czasie, bo to się zbiera w dziwne miejsca i tak samo zachowuje się ta kredka od Glam Shop i niestety taka mała rzecz, wydawałoby się, że kurczę, co może pójść nie tak? A no, może pójść nie tak właśnie to. Puder pod oczy też z Glam Shop. To jest ich woalka pod oko. Kilka osób pytało mnie, nie pamiętam, czy na Instagramie, czy na YouTubie, czy i tu, co ja sądzę o tym kosmetyku, czy mam, czy testowałam. Ja mam od Glam Shop taki, to się chyba nazywa miękki puder pod oczy. Ja nie wiem, czy on jest jeszcze dostępny. Ma takie lekko żółte zabarwienie, lekko bananowy jest. Pięknie wygląda, pięknie utrwala, nigdy nie wygląda sucho i ma bardzo naturalne wykończenie. Bardzo lubię ten puder, więc kurczę, stwierdziłam, że w gruncie rzeczy niewiele jej ryzykuję, bo podejrzewam, że formuła jest podobna. Może troszeczkę pokombinowali przy wykończeniu. Zdecydowali pokombinowali. To ma być delikatnie rozświetlający puder pod oko. Woalka. Wiecie co? On ma drobiny, których na pierwszy rzut oka nie widać, natomiast jak się człowiek maźnie pod okiem, to on ma takie drobinki, które niestety łapią światło. Pomijając te mini drobinki, samo wykończenie całej reszty pudru też jest bardziej lśniące niż tego miękkiego pudru pod oczy, którego wykończenie jest naturalne. Ten puder lśni bardziej. Z tym, że on moim zdaniem, on nie bo tutaj widzicie, tutaj jest złe tłumaczenie, bo tutaj po polsku jest napisane puder delikatnie rozświetlający pod oczy i to się zgadza, bo on rozświetla. Natomiast po angielsku jest napisane brightening, a to nie znaczy rozświetlający, tylko rozjaśniający. Ma sprawić, że ta okolica pod okiem jest jaśniejsza niż reszta twarzy. No on tego nie robi, on zdecydowanie rozświetla i to rozświetla zbyt intensywnie jak dla mnie i nie do końca... chciałam powiedzieć utrwala, no albo coś utrwala, bo nie utrwala. On nie utrwala tak korektorów dobrze jak jego starszy brat, czyli ten miękki puder pod oczy i jest średni. Nie ma takiego dramatu jak w pudrze, przy pudrze od Kosas, który absolutnie nie utrwalał niczego, tak jak powiedziałam. Tu jest o wiele lepiej, natomiast i tak korektor po jakimś czasie się zbiera. Przyznaję, że nigdy nie wygląda sucho, to trzeba mu przyznać. Natomiast za dużo blasku, zbyt mało utrwalenia nie jest to dla mnie. I kurczę, następna rzecz, którą brałam w ciemno, bo stwierdziłam, że nigdy w gruncie rzeczy się na pudrach od Glam Shop nie zawiodłam. Tak jak powiedziałam, miękki puder pod oczy uwielbiam. Do tej pory jest w mojej kosmetyczce, w moim pudle. Ten puder HD, który mam wyciągnięty do kosmetyczki czerwca, uwielbiam go. Ten sypki puder utrwalający, mam go dzisiaj na sobie. Fantastyczna formuła, niewidoczna, wygładzająca,
bardzo porządnie utrwalająca, przy tym nie wysuszająca, jeszcze dodam, no chyba, że macie cerę suchą, no ale nieważne. Mam też naturalny bronzer, taki o lekko, nawet nie matowym wykończeniu. Też świetna rzecz, więc jak zobaczyłam bronzer wypiekany, opalenizna instant, to stwierdziłam, kurczę, biorę. Ten odcień jest przepiękny i on nawet na stronie internetowej wyglądał bardzo kusząco. Delikatny blask. Mówię, co może być z nim nie tak? Kurczę, odcień jest piękny. To, jakie ma wykończenie, też jest świetne. Widzicie, tutaj jest takie naturalne wykończenie, taki naturalny blask. Rzeczywiście można powiedzieć, że nadaje taki wygląd muśniętej słońcem skóry twarzy. Bardzo fajny jest. Kurczę, plamiście się go aplikuje. Ja tak, przyznaję, że ostatnio jak używam tego bronzera, tego enhancera od Make Up by Mario, no to zupełnie inaczej patrzę na to, jak się aplikują inne bronzery, bo to, co mam dzisiaj swoją drogą znowu na sobie, aplikuje się po mistrzowsku, trudny wyraz. No i wszystko inne wydaje się być słabszej jakości, natomiast to autentycznie sprawia mi problem, bo jak nałożę troszkę za dużo tu i ówdzie, to ciężko to rozblendować. Czasem jak mi się wydaje, że nałożyłam dobrze i jestem w trakcie blendowania, wiecie, takiego ostatniego, to tutaj coś gdzieś się przesunie i tworzą się plamy, gdzieś jest więcej, gdzieś jest mniej, więc nie. I to jak wydawało mi się, że te ostatnie moje zakupy właśnie z Glam Shop, to postawiłam na takie pewniaki, wiecie, bronzer, puder pod oczy, cień rozświetlający, pomadka w kremie nudziakowa i okazuje się, że wszystko no nie jest dla mnie. I kurczę, zastanawiałam się, czy to nie jest taki efekt, że nie wiem, pozmieniało mi się w głowie, wymagam już czegoś innego, że kiedyś te kosmetyki robiły na mnie większe wrażenie, a teraz, no właśnie, jestem starsza, mam inne wymagania i po prostu te kosmetyki już nie trafiają do mnie tak, jak trafiały. Wyciągnęłam sobie te starowinki, które mam. I tamte kosmetyki ciągle są dobre i ciągle mi się podobają, a to no nie. Moi drodzy, jeśli chodzi o tych kilka nietrafionych, jeśli chodzi o moje doświadczenia kosmetyków, to ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Do siebie zapraszam w niedzielę i tak jak powiedziałam, będzie Chat Makeup i Natasha Denona, to znaczy jej najnowsza paleta w akcji. Będzie też dziwny, wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju mi się wydaje, lip liner. I tak, jest to kategoria kosmetyków do makijażu, gdzie trudno wymyślić coś nowego, a jednak dało się. I przyznam Wam, że do tej pory nie wiem, co mam o tym kosmetyku myśleć. Pokażę Wam go, sami zdecydujecie. O tym będzie w niedzielę. Do zobaczenia. Na razie. Pa.